będę jednym z czterech jurorów w programie Super Dzieciak. Super Dzieciak, program, który ma dawać szansę dzieciom na rozwinięcie swojego talentu gdzieś tam, troszeczkę też finansowo, dlatego że każdy dzieciak od nas dostaje 5 tysięcy na start stypendium, które już mają w rękach i mogą wykorzystywać na rozwój swojego talentu. Niezależnie od tego, czy wygra, czy przejdzie dalej, po prostu jak już stanie na scenie, ma te 5 tysięcy. No i naszym zadaniem jest doprowadzić tego jednego najlepszego do finału. A ile w tobie jest jeszcze dziecka, Dawidzie? 100%. 100% jestem dzieciakiem, który gdzieś tam tylko mu się przypomina, że jest już, jeśli chodzi o wiek, dorosły, kiedy gdzieś tam znajduje się w kolejce w urzędzie skarbowym czy miasta. I tylko wtedy wiem, że jestem dorosły, bo wcześniej takie rzeczy robiła moja mama. Pozdrawiam cię, mamuś. A teraz niestety ja muszę sam chodzić po tych urzędach i stać w tych kolejkach milion godzin. Ale kiedy wychodzę z urzędu, wraca Dawid, dzieciak. Okej, 5 tysięcy to jest bardzo duża kwota na dzień dobry dla młodej osoby, która dopiero zaczyna. Co ty byś zrobił z taką kwotą? Jakbyś, no powiedzmy, że nie jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli nie masz jeszcze nic, masz tylko talent i 5 tysięcy złotych. Wiesz co, ja miałem prawie że identyczną sytuację. Gdzieś tam chodziłem po castingach i w końcu udało mi się wygrać jedną... Taki był talent show w województwie lubuskim, skąd pochodzę, z Gorzowa. I zrobili takie lubuskie Mam Talent, gdzie udało mi się wygrać. I wtedy wygrałem 10 tysięcy złotych. Więc w ogóle myślałem wtedy, że świat jest mój, jestem najbogatszy w wieku tam 16 lat chyba. I wygrałem 10 tysięcy złotych, za co kupiłem gitarę. I dzięki tej gitarze wszystko potoczyło się tak, że tutaj stoję, dlatego że z tą gitarą chodziłem po murkach i gdzieś tam grałem sobie na gitarce. I tak mnie potem znalazł mój menadżer poprzez filmiki Dawida z gitarą na murku w Gorzowie Wielkopolskim, więc mam nadzieję, że i tak potoczy się kariera tych dzieciaków. Ale zaraz, całe 10 tysięcy poszło na gitarę, ja nie znam się na cennikach instrumentów gitarowych, ale czy to była dobra inwestycja, żeby tylko gitarę? Nie, wiesz co, ja wygrałem ze swoim zespołem tam i też oczywiście podzieliliśmy się wygraną równomiernie i swoją część, którą dostałem, przeznaczyłem na gitary, ale możesz kupić taką gitarę, może być jeszcze droższa.